Cześć. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się, jak dzisiaj zacząć dzisiejszy temat, dzisiejszy filmik. Od czego zacząć? Temat będzie o Mateuszu Morawieckim i jego cudownych rozmnożeniach działki, czy pieniądzach za działkę. Ale powiem tak, no, chciałbym też tutaj trochę zahaczyć o inflację, bo powiem wam, że no, inflacja, jak wszyscy wiemy, galopuje w zawrotnym tempie. No ale nie spodziewałem się, że aż tak, że na przykład działka, która warta była parę lat temu, warta według Morawieckiego, była warta 700 tysięcy złotych, dziś idzie za niemal 15 milionów złotych. Tak ogólnie rzecz biorąc, nasuwa się samo pytanie do tej całej afery działkowej. Czy żona premiera Morawieckiego czekała na ten pseudo wyrok Trybunału Przyłęckiej, żeby sprzedać działki kupione od kościoła? Czyli jeszcze raz, kupione od kościoła za 700 tysięcy złotych po wyroku Trybunału Przyłęckiej, sprzedane za prawie 15 milionów złotych bez konieczności ujawniania, co będzie działo się z tą kasą. No, wyrok, że tak powiem, bardzo wygodny i na rękę. Jak podejrzewam, pewnie dalej będzie się cudownie rozmnażać, z pewnością nie dzięki lokacie bankowej. Tutaj jako, nie wiem, można powiedzieć, pewien smaczek, to jest to, że tą ziemię od Morawieckiego kupiła generalnie jakaś firma Krzak, która powstała pewnie całkowicie przypadkiem zaledwie 10 miesięcy temu. I tutaj no, powiem wam, że to jest taki dość ciekawy wątek i mam nadzieję, że dziennikarze śledczy, którzy ujawnili tą całą aferę, to są dziennikarze z TVN24, prześwietlą tą sprawę do samego końca i ją nagłośnią generalnie. Można tu jeszcze dodać, że ta działka za niemal 15 milionów, to tak generalnie no, nie problem no, stać Morawieckiego. Tylko że wcześniej części tej działki, o której mowa, Morawiecki sprzedawał po 500 tysięcy złotych. Części tych działek. Żeby tak po około roku odkupić, uwaga, za 2 miliony złotych. No już śmierdzi jak sam skurczybyk. Powiem wam tak, no na świecie już dawno zdemaskowano taki sposób, można powiedzieć, wręczania łapówek. Czyli nie kasa do łapy, ale sprzedam ci tanio, odkupię drogo. I generalnie tutaj w tym kierunku bym szedł według śledczych, bo tu nie trzeba tęgiego umysłu, żeby wiedzieć, że ta sprawa śmierdzi na kilometr. Oczywiście Morawiecki, odnosząc się do ustaleń TVN24 i TVN.pl co do sprzedaży tej działki, która należała do jego żony, powiedział, że pewne rzeczy trzeba sprostować. No jak Morawiecki zaczyna prostować, to już wiadomo, że będzie no, kręcił delikatnie rzecz biorąc. I jak to Morawiecki przekonywał, że zakup, jak i sprzedaż odbyły się po cenie rynkowej. Jeden ze współautorów na ten temat, chodzi o temat tej działki, powiedział, że słowa premiera można nazwać mydleniem oczu.
Podkreślił, iż niezaprzeczalne fakty są takie, że działka została kupiona przez państwa Morawieckich za 700 tysięcy złotych w 2002 roku, a została sprzedana za prawie 15 milionów złotych w sierpniu tego roku. Czyli ponad 20, czy tam no praktycznie 20-krotnie drożej niż zakupili. I jak wspominałem wcześniej, części tych działek Morawiecki sprzedawał po 500 tysięcy złotych. Części tych działek. I jakby tu nie liczyć, pani żona pana premiera na tej działce zarobiła około 14 milionów złotych na czysto. No i tutaj jedna z takich, nie wiem, krętactw, machlojek, kombinowania Morawieckiego. Na przykład jedną z części działek Morawiecki sprzedał za 190 tysięcy złotych biznesmenowi Bogdanowi Szagajdowi. I tutaj zastanawia się również, można się zastanowić nad tym, jak to możliwe, że potem dokładnie ten sam kawałek Morawiecki odkupił z 10-krotnym przebiciem, czyli za 1 900 000 złotych. Dlaczego Morawiecki odsprzedał część działki kupionej po okazyjnej cenie od kościoła i odkupił ją potem płacąc aż 10 razy więcej? Tutaj naprawdę... No nie wiem, czy Morawiecki szedł na żywca, czy był tak pewien tego, że ta machloja nie wyjdzie. No i z tego, co Morawiecki mówił, że kupił działkę po cenie rynkowej, co też jest wierutnym kłamstwem, bo ta działka, dokładnie ta działka, którą Morawiecki kupił za 700 tysięcy złotych w 2002 roku, to rynkowa cena tej właśnie działki kosztowała 4 miliony złotych, nie 700 tysięcy. No i dochodzimy do takiej kulminacji, można powiedzieć, tego całego, delikatnie nazwając, wydarzenia. Trybunał Przyłęckiej, czyli Trybunał PiS-owski, zakwestionował ustawę o jawności majątków. We wrześniu 2019 roku została uchwalona ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Jej zapisy mówiły, że premier, ministrowie, posłowie, europosłowie, senatorowie, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci oraz osób pozostających we wspólnym współżyciu. No ale oczywiście ta ustawa nie weszła w życie, bo w październiku 2021 roku Trybunał Przyłęckiej orzekł, że jest ona niezgodna z konstytucją. No, co za niespodzianka. A wniosek o zbadanie ustawy skierował do Trybunału prezydent, Jezu, no niech będzie prezydent Andrzej Duda. Wkrótce po jej uchwaleniu, jak mówił wtedy ówczesny jego rzecznik Błażej Spychalski, prezydent w pełni popiera ideę samej ustawy, natomiast chciał się upewnić, czy nie ma najmniejszych wątpliwości prawnych co do jej wprowadzenia. No co za zbiegi okoliczności, wam powiem. No i tak według tego tak zwanego wyroku Trybunału Przyłęckiej, ujawnienie sytuacji majątkowej dzieci funkcjonariuszy publicznych narusza prywatność, cześć i dobrą imię, a sporny mechanizm ujawniania majątków osłabiłby też więzi rodzinne, które mógłby prowadzić do konfliktu wśród najbliższych. Zdaniem Trybunału Przyłęckiej zakwestionowane przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą, a prezydent ma obowiązek odmowy podpisania tej ustawy, co w konsekwencji, przepraszam,
oznacza zakończenie procesu legislacyjnego w tej sprawie, czyli nie musi ujawniać majątku. Wiecie co, tak sobie pomyślałem. Weźcie sobie, wyobraźcie, co by się działo, gdyby na przykład żona Sławomira Nowaka sprzedała dzisiaj jego zegarek, który mu kupiła. No, sprzedałaby go 20 razy drożej niż po cenie zakupu. Co by w tym przypadku robiła pisowska prokuratura, CBA? Już nie wspomnę o TVP Szczujnia. Według mnie osobiście każdego dnia trzeba przypominać, że Morawiecki jest zwykłym kłamcą. W dodatku cwanym, który kupił za 700 tysięcy działkę od księdza, przepisał na żonę, by ta sprzedała ją za niemal 15 milionów złotych. Majątek Morawieckich i okoliczności tej transakcji powinny być wyjaśnione i ujawnione od początku do końca. Wcześniej Morawiecki dorabiał się, wciskając ludziom kredyty frankowe, pracując notabene dla obcego banku, nie dla polskiego, o czym oczywiście teraz już nagle zapomniał. Tak samo jak zapomniał, że był doradcą Tuska za rządów PO, teraz krytykuje rządy PO, w których sam osobiście premierowi doradzał. Ogółem handel ziemią to temat rzeka. No tutaj chciałem wam naświetlić jeden, to jest kropla w morzu z tego, jak pisowcy robią przekręty. I tutaj na tym właśnie też macie zdjęciu, macie to, jak według PiS-u działa zakaz sprzedaży ziemi rolnej, leśnej cudzoziemcom. Według PiS-u oczywiście. Czyli w 2015 jeszcze za rządów PO to było 412 hektarów. Za rządów PiS jeszcze w zeszłym roku było już 1560 hektarów. Tak właśnie PiS chroni polską ziemię, tak dba o dobro polskiej ziemi, tak samo jak rolnik nie może przepisać, sprzedać swojej ziemi, ale księdzu może ją za symboliczną złotówkę oczywiście odsprzedać. No ale to już jest temat, że tak powiem, na inny temat. Także piszcie, co wy o tym sądzicie. No ja wam powiem, że jestem delikatnie mówiąc oburzony tym wszystkim, ale no co możemy? Możemy pogadać tylko. Złodzieje w białych kołnierzykach będą bezkarni, póki co. Także to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Witam, Joachimie. W załączeniu przesyłam CV. Cześć, wujku. W załączeniu przesyłam nasze aktualne CV. Myśleliśmy nad twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa. Nie chcemy jednak robić kłopotu, jeśli będzie problem, to grupa Azoty Tarnów również bierzemy pod uwagę. W pierwszej kolejności myśleliśmy nad PGE, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie tak łatwo spełnić takie oczekiwania. Dlatego cierpliwie czekamy na propozycję wujka. Początkiem marca bylibyśmy dostępni do podjęcia nowej pracy. Cześć! Zrobiłem listę naszych osób do ewentualnego wykorzystania do spółek czy agencji. Zbieram CV. Od razu natomiast można wykorzystać Darka W, do którego CV masz już u siebie. On widziałby się w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Byłby dobrym dyrektorem. Przez tę agencję przechodzą środki unijne. Darek szybko znalazłby miejsce dla innych naszych kolegów. Michale czuje się w obowiązku zadbać o przyszłość Dominika. To mój uczeń. Jeśli byłoby miejsce w KPRM dla niego, to na pewno okaże się bardzo dobrym pracownikiem. Przesyłam jego CV i list motywacyjny. Dziękuję za pomoc. Michał, przesyłam CV i dziękuję za przekazanie go dalej. To mój uczeń. W załączeniu przesyłam CV. Tak PiS załatwia pracę swoim. Tak PiS załatwia kasy dla swoich.